I don't want to leave camp because I really have enjoyed spending time with this team. Bo jest dobre jedzenie. Bo jest naprawdę super atmosfera. Bo jest fajna atmosfera. Fajny czas spędziliśmy razem. Naprawdę super, super się pracowało. I gdyby trzeba było, to by się jeszcze z przyjemnością to pociągnęło. Bo bardzo fajnie mi się gra dla kadry. Lubię kolor biało-czerwony. Bo mamy mega ekipę, wszyscy się zżyliśmy i będzie smutno ich opuścić. Naprawdę fajna atmosfera i tutaj dobrze się czujemy z chłopakami. Bo jest super atmosfera. Jest fajnie. Pracuję z zajebistymi ludźmi. The players have had a great attitude. They've been very mature. And we've had a lot of fun with the whole process. Chcę wjeżdżać już, bo też tęsknię za Zieloną Górą. Za rodziną, za dziewczyną. Mam dosyć ryja Dominika Narodzika. I want to leave this camp because we can punch our ticket to Eurobasket and get to the bigger stage. Bo chcę się zobaczyć z rodziną i jechać do Hiszpanii, zobaczyć, co mnie tam czeka. Bo nie mogę znieść Masera. Bo tęsknię za rodziną. Bo pracuję z zajebistymi ludźmi. Bo była kadra bardzo wyczerpująca. Bo tęsknię za dziećmi i za moją rodziną. Chcę wyjeżdżać, bo... nie chcę wyjeżdżać, przed chwilą mówiłem, że nie chcę wyjeżdżać. Największy spóźnialski to... Czasami ja, czasami Robert, Szymon też czasami. Myślę, że jesteśmy w tym guru. Kierownik. Prawdopodobnie nie powiem, że kapitan, bo on zawsze jest na limicie, zawsze jest sekundę przed czasem, no ale... Powiedzmy, że ktoś z Zielonej Góry. No jest nas trzech, to ktoś z Zielonej Góry. Pan Adam Chrycaniuk, szczególnie na śniadania, bo jestem z nim w pokoju i jak wychodzę, to on zawsze jeszcze śpi. Jeżeli chodzi o śniadania, to Mike Taylor i ja, bo zawsze schodzimy 3 minuty po czasie. I wouldn't say people are always late. I would say Szewczyk is always the last one. Hashtag kapitan. Ja. Hashtag kapitan. Nie wiem, Gielo ma taki ogon jakiś. Ojej, dzisiejszy autobus. O Jezu Święty. Z Ferpistisz. Z Yellow Mustard. Z Masera w Macedonii. Macedonia, kelner, który przyniósł nam snaka za 200 euro i było okej, my friend. I polskie S i wielokropek. Kadra ma to do siebie, że wymyśliliśmy mnóstwo przezwisk, nickname'ów dla każdego z nas. Największe, jak zaczęliśmy zdrabniać nasze przezwiska. To mnie coś z Karnowskim, no nie będę opowiadać rzeczy, które się dzieją w grupie. Fryzury Marka Popiołka. Zdecydowanie numer jeden, fryzura Marka Popiołka na Brejniaka. Nie wiem, z Marka. No Marek jak się obciął na łyso, myślę, że taki highlight tej kadry naszej. Bardzo duży highlight, bo głowa jest bardzo duża, no i wyszło jak wyszło, no. Największy co? Nijadek. Nie, co to znaczy? It's a good question. I really don't even notice anything like that. I just notice how much Dominator puts away. Nie, nie było nijadków, nie zauważyłem takich. Nijadek? Ja? Jak widać. Nijadek. Pewnie Karni. Karnaś. Chyba rozgrywający. Rozgrywający są najmniejsi, najmniej ważą, więc najmniej jedzą po prostu. Tomek Gielo. Trener Mike. Tomek Śnieg. Wygrywa. Był, ale już go nie ma. Tomek Śnieg. Bo bardzo mało je. Oprócz kurczaka praktycznie nic. Też ja jestem na diecie. Nie chcę wyjeżdżać z kadry, bo... Jest sympatyczna atmosfera. Będziemy tęsknić za sobą. Do gabloty powtórz jeszcze raz.